Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku na kanale Detail Bucket Cars chciałbym pokazać Wam Opla Adama. Samochód, który definitywnie nie jest typowym autem segmentu A. Możliwość konfiguracji jest przeogromna i właściwie, żeby spotkać dwa identyczne modele, właściciele musieliby zwyczajnie celowo ustawić konfigurację na identyczne. Mój materiał będzie jak zwykle dokładnym ukazaniem tego modelu z zewnątrz. Opowiem też o wnętrzu i elementach wyposażenia oraz podam kilka istotnych parametrów technicznych tego auta. Zanim jednak zaprezentuję Wam ten model, to chciałbym jeszcze podziękować salonowi Opla w Kielcach za użyczenie mi tego modelu w celu nagrania dla Was materiału. Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany ofertą tego lub innego modelu marki Opel, to zapraszam na stronę internetową, do której link znajdziesz w opisie tego filmu. Zwróćcie uwagę na kluczyk, który jest bardzo stylowy i nawiązuje designem do karoserii. Od razu zdradza, którego modelu jesteśmy właścicielem. Poza tym pierwsze, co rzuca się w oczy, gdy zobaczymy to auto, to ten charakterystyczny, oczywiście w cudzysłowie, uśmiech tego samochodu. No a teraz zajrzyjmy do środka. Co do wykończenia wnętrza, to tak jak wspominałem, Adam nie jest zwykłym autem miejskim, więc byłem przygotowany na wyższy standard wykończenia. Tymczasem i tak byłem zaskoczony, gdy wsiadłem do tego auta, bo tam, gdzie trzeba, użyto uginających się pod palcem dobrej jakości materiałów. Elementy zostały naprawdę dobrze spasowane i nie zabrakło też elementów dekoracyjnych, które pozytywnie wpływają na odbiór wnętrza. Górna część deski rozdzielczej, poza tym, że została wykonana z materiału uginającego się pod palcem, to otrzymała taką bardzo ciekawą fakturę, którą nie tylko czuć, ale i zwyczajnie widać, gdy wsiadamy do auta. Tapicerka materiałowa ze skórzanymi boczkami, natomiast same fotele są na tyle komfortowe, że pomimo, że jest to auto segmentu A, to myślę, że można zabrać to auto poza miasto na średniej długości trasy i nie będzie to męcząca podróż. Teraz odpalę silnik i posłuchajcie nieco jego pracy, a o samej jednostce napędowej opowiem tak jak zwykle pod koniec materiału. Okej, a teraz chodźmy zobaczyć, jak Adam prezentuje się z zewnątrz. Włączam światła mijania, światło tylne przeciwmgielne, światło awaryjne. Szyby przednie posiadają elektryczną regulację. No i chodźmy. Jeśli chodzi o reflektory, to Adam otrzymał charakterystyczne LED-owe brwi do jazdy dziennej. Zwróćcie swoją uwagę również na przednie kierunkowskazy, które zostały umieszczone tam, gdzie zwykle znajdują się przednie światła przeciwmgłowe. Jest to na pewno ciekawy i zauważalny zabieg. Ciekawy jest ogółem cały przód, nie zabrakło chromowanych elementów oraz interesujących przetłoczeń. Pomimo, że auto jest naprawdę małe, to dzięki wyróżniającej stylistyce na ulicy trudno je przeoczyć. 16-calowe felgi aluminiowe, jeden z 18 dostępnych wzorów do wyboru. Zwróćcie uwagę na chromowaną listwę, która ciągnie się wzdłuż górnej linii okien bocznych. W miejscu, gdzie kończy się ta listwa, po lewej i po prawej stronie znajdziemy nazwę modelu. Ten egzemplarz posiada również pakiet stylistyczny, w którego w skład chodzi dach w kolorze czarnym, czarne obudowy lusterek bocznych oraz przyciemniane tylne szyby. Jeśli chodzi o konfigurację, to już o tym wspominałem. Ilu właścicieli tego modelu, tyle różnych innych konfiguracji. Tył auta również jest dość interesujący, natomiast na tylnej klapie nie może być tak jak zwykle. Tutaj już nie znajdziemy nazwy modelu, tylko po tej lewej i prawej stronie, tam gdzie Wam pokazywałem. Myślę, że są to tylko takie drobiazgi, ale warto je pokazać, bo styliści celowo wprowadzili takie rozwiązania po to, aby pokazać, że to auto wyróżnia się od innych modeli. Teraz wrócimy do środka i opowiem Wam o elementach wyposażenia. W drzwiach znajdziemy schowek.
Warto wspomnieć, że fotel kierowcy ma możliwość regulacji na wysokość, a to nie jest standard w autach miejskich. Dobrą pozycję za kierownicą możemy również uzyskać dzięki regulowanej w dwóch płaszczyznach kolumnie kierownicy. Tu po lewej stronie od kierownicy mamy możliwość ustawienia jasności deski rozdzielczej oraz poziomowanie świateł przednich. Znajdziemy tutaj również taką małą półeczkę. Koło klamki znajdziemy joystick, którym elektrycznie regulujemy zewnętrzne lusterka. Skórzana wielofunkcyjna kierownica z chromowanym elementem. Znajdziemy na niej przyciski do zarządzania tempomatem, multimediami oraz telefonem, którego możemy połączyć za pośrednictwem Bluetooth. Natomiast tym pokrętłem zarządzamy informacjami z komputera pokładowego, które są wyświetlane na ekranie między zegarami. Same zegary natomiast prezentują się naprawdę ciekawie, zwłaszcza w nocy, ponieważ na końcu wskazówek obrotomierza czy prędkościomierza zostały umieszczone takie małe diody, które dodają fajnego efektu i poprawiają czytelność zegarów. Po zmroku konsola centralna również jest bardzo czytelna, dodatkowo pokrętła od klimatyzacji otrzymały takie ciekawe podświetlenie, z którym się jeszcze w żadnym aucie nie spotkałem. Jako auto miejskie Adam otrzymał wspomaganie kierownicy o zmiennej sile i w trybie City elektrycznego wspomagania kierownicy kierownicą możemy poruszać bez większego trudu za pomocą jednego palca. W takim samym kształcie po drugiej stronie ekranu zostały umieszczone przyciski blokady drzwi. Jeśli chodzi o system multimedialny, to do dyspozycji mamy kolorowy ekran dotykowy i 7 głośników, jeśli chodzi o system audio. Słodkie, no i wystarczy. W tym konkretnym systemie multimedialnym zabrakło niestety odtwarzacza CD, natomiast mamy do dyspozycji wejście USB, dzięki czemu możemy nawet odtworzyć film na naszym ekranie dotykowym. Elektroniczna klimatyzacja jednostrefowa z tym charakterystycznym podświetleniem, o którym już wspominałem. Sami zobaczcie, jak to działa. Nieco niżej gniazdo USB i wejście AUXIN oraz gniazdo 12V. Jeszcze nieco niżej taka mała półeczka, która jest wyłożona gumą, więc przedmioty nie będą się zbytnio poruszały podczas jazdy. Poza tym mamy tutaj taką gumową przegrodę, dzięki której możemy trochę bardziej zorganizować tą przestrzeń w tym schowku. Manualna pięciobiegowa skrzynia biegów działa całkiem sprawnie. Po stronie pasażera znajdziemy schowek z taką półeczką. Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych. No i tak zwana lampka do czytania. Natomiast w ciągu dnia znacznie więcej światła dostarczy nam okno dachowe z roletą. Raczej rzadko spotykane rozwiązanie w autach segmentu A. No dobrze, teraz przejdźmy zobaczyć, co Opel Adam oferuje pasażerom tylnej kanapy. Jeśli chodzi o wsiadanie do tyłu, to nie jest tak trudno, jakby mogło się wydawać. Jeśli chodzi o ilość miejsca, to sami widzicie, ja mam 1,75 m wzrostu, no i się tutaj mieszczę. Może nie mam specjalnie zbyt dużo zapasu, ale fotele mają takie wgłębienia, dzięki czemu mam tutaj jeszcze nieco przestrzeni, mamy kieszenie w oparciach foteli przednich. Fotel kierowcy jest ustawiony pode mnie, tak więc myślę, że osoby o średnim wzroście będą podróżowały tutaj całkiem wygodnie. Poza tym znajdziemy tutaj sporo schowków i miejsc na napoje.
Ok, a teraz przejdziemy zobaczyć, co z bagażnikiem, czy on w ogóle tutaj występuje. Ale jeszcze zanim bagażnik, to zwróćcie uwagę, że na tylnych siedzeniach zostały umieszczone mocowania Isofix. Bagażnik otwieramy wciskając logotyp Opla i podnosząc klapę bagażnika. Standardowo pojemność bagażnika to 170 litrów, w tym egzemplarzu został on nieco zmodernizowany poprzez włożenie do niego takiego schowka, ale to o nim zaraz. W przestrzeni bagażowej znajdziemy podświetlenie oraz haczyk na powiedzmy siatkę z zakupami. Spójrzcie teraz na ten schowek, który jest w zasadzie takim kuferkiem, który możemy w każdym momencie wyjąć. Wtedy mamy do dyspozycji taką katalogową przestrzeń bagażową. Sam ten kufer jest zamykany i ma służyć lepszej organizacji przestrzeni bagażnika. Mamy tutaj taką przegrodę, którą możemy dowolnie przemieszczać w trzech pozycjach lub zupełnie ją wyjąć. Mamy do dyspozycji również haczyki, którymi możemy przymocować coś, co będzie znajdować się w tym kuferku. Jeszcze pokażę Wam, jak wygląda bagażnik po wyjęciu tego kufra. No i proszę, tak to wygląda. Teraz, gdy złożymy siedzenia tylnej kanapy, nie powstaje płaska podłoga. Natomiast wraz z tym kufrem, gdy złożymy tylne siedzenia, mamy do dyspozycji płaską przestrzeń bagażową. Przejdziemy teraz do wlewu paliwa i opowiem Wam nieco o spalaniu. Sam bak ma pojemność 38 litrów, natomiast spalanie w cyklu miejskim obiecane przez producenta wynosi 7,3 litra na 100 km. Mi udało się osiągnąć wynik około 8 litrów na 100 km. Samo to podane przez producenta spalanie jest dość wysokim, ale jest to spowodowane dużą mocą tego motoru. Teraz odpalam silnik, otwieram maskę i przejdziemy zobaczyć, co pod nią pracuje. Podam Wam również kilka najistotniejszych parametrów technicznych dotyczących tej jednostki. W tym konkretnym egzemplarzu znajdziemy najmocniejszy silnik z gamy, benzyniak 1.4 o mocy równo 100 koni mechanicznych. To pozwala rozpędzić się temu miejskiemu autku do 100 km na godzinę w przeciągu 11,5 sekundy oraz rozpędzić się maksymalnie do 185 km na godzinę. Opel Adam zaliczany jest definitywnie do segmentu A, natomiast ja osobiście uważam, że nie jest to auto tylko i wyłącznie do jeżdżenia po mieście. Można je zabrać na średniej długości trasę i czuć się w miarę komfortowo, co wcale nie jest takie oczywiste w przypadku aut miejskich. Mój materiał dobiega już końca, jeśli Ci się podobał, to zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić żadnego z nadchodzących moich filmów. Możesz odwiedzić również mój fanpage na Facebooku, tam najszybciej dowiesz się, co aktualnie testuję lub co mam w planach przetestować. No i dzięki wielkie Wam za uwagę, trzymajcie się, no i do następnego razu.